Piąte Forum Inwestycji Osobistych. Witamy Państwa ponownie. Będziemy teraz rozmawiać o funduszach dłużnych. Obligacje. Czy dadzą wreszcie zarobić? Obligacje. Oczywiście nie chodzi o obligacje skarbowe w tej dyskusji. Nie chodzi o EDO, jakieś sposoby na słynne, tak, w które inwestują bardzo znane osoby, ale o fundusze dłużne. Bo ci, którzy pieniądze w funduszach dłużnych mają od dawna, pamiętają na pewno, chociaż lepiej, żeby pewnie zapomnieli lub chcieliby zapomnieć ostatnie 2 lata, kiedy przyszły czasy niezwykłej bestii na długu, kiedy obligacje traciły bardzo mocno i fundusze, które kojarzyły się z bezpieczeństwem albo tak były zakorzeniane w naszej świadomości przez lata, pokazały niektóre nawet dwucyfrowe stopy zwrotu, ale zostawmy to. Nie dlatego, żebyśmy nie chcieli rozliczać, tak? Ale to nie jesteśmy w tym momencie, w tym czasie i od tego. Chcemy rozmawiać o tym, jaka jest przyszłość przed nami, zgodnie z tym jednym z haseł Forum Inwestycji Osobistych, czyli Outlook 2023. A są z nami Filip Nowicki, Superfan TFI. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Paweł Mizerski, Unika TFI, Marek Kuczalski, TFI Allianz, Radosław Cholewiński, Skarbiec TFI. Witam panów serdecznie. I tak się złożyło, że na koniec tego poprzedniego roku 2022 dwie kategorie funduszy dłużnych jakiś zysk pokazały, rzeczywiście, tak? Dwie kategorie, tam 1,4–0,6% średnio. Ale ja chcę panów spytać na początek, czy fundusze dłużne pobiją inflację? Czy mogą pobić inflację? I w jakim horyzoncie? Roku, dwóch, trzech? Proszę bardzo, Filip Nowicki. Tak, ja myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ myślę, że powinniśmy tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. Często to pytanie się pojawia, natomiast pamiętajmy, że rynek długu jest jakby zasadniczo powiązany ze stopami procentowymi Rady Polityki Pieniężnej, które NBP ustala. I to powoduje, że jeśli realna stopa procentowa w gospodarce jest istotnie ujemna, czyli stopy procentowe Rady Polityki Pieniężnej są, dajmy na to, 6,75, a inflacja jest 15, to ta różnica minus 7 powoduje, że fundusze dłużne w pojedynczym roku nie są w stanie pokonać inflacji. To, z czym jesteśmy w stanie walczyć w 12 miesięcy, to jest zazwyczaj sytuacja, kiedy realne stopy procentowe są na poziomie minus 1, minus 2. Fundusze o większym poziomie, powiedzmy, agresywności pewnie minus 3. Wszystko, co jest dalej, jest dla nas nie do pokonania. Wtedy inwestor musi wyjść na wyższe klasy aktywów, czyli powiedzmy bardziej ryzykowne akcje, bądź metale szlachetne. Jeśli chodzi o najbliższe 2-3 lata, jeśli wierzymy w to i przyjmujemy założenie, że inflacja będzie spadać zgodnie z założeniami NBP-u, to jesteśmy w najlepszym miejscu od lat, żeby fundusze dłużne były w stanie to zrobić. A dobrze, w jakim horyzoncie? Trzech lat. Paweł Mizerski, pańska opinia? Podzieliłbym moją odpowiedź na dwie części. Po pierwsze, fundusze dłużne pozwolą zarobić. Czy pozwolą zarobić ponad inflację, to zależy od inflacji pewnie, tylko i wyłącznie. Tutaj nawiążę trochę do tego, o czym powiedział mój poprzednik. Stopy zwrotu z funduszy dłużnych są silnie powiązane ze stopami ustalanymi przez Radę Polityki Pieniężnej. Aktualnie ta różnica pomiędzy stopą procentową ustalaną przez RPP a inflacją jest bardzo duża. Kiedy może wydarzyć się sytuacja, że stopy zwrotu z funduszy dłużnych pobiją inflację? Wtedy, kiedy z jednej strony inflacja będzie spadać, co jest prognozowane, a z drugiej strony rynek będzie oczekiwał spadku stóp procentowych. Ja dobrze rozumiem, że gdyby Rada Polityki Pieniężnej wcześniej podnosiła jeszcze ostrzej stopy, a był to i tak rekordowo szybki proces podnoszenia stóp procentowych, to byśmy mieli wcześniej większe straty jednak na funduszach dłużnych, a teraz mielibyśmy większe szanse na wyższe zyski. Tak generalnie mówię, bo fundusze dłużne to bardzo skomplikowana materia, są różne papiery, oczywiście różna długość, zapadalność i tak dalej. Czy tak by było, gdyby te stopy jednak zaszły znacznie wyżej, to większe szanse byłyby teraz, żeby tą inflację pobić szybciej? Tak by było głównie dlatego, że ten drugi komponent, od którego zależy to, czy fundusze dłużne pobiją inflację, czy nie, to jest spadek oczekiwań na wzrost inflacji, a zarazem wzrost oczekiwań na spadek stóp. Bo szybki spadek stóp procentowych zwiększa zyski funduszy dłużnych, co wraz ze spadającą inflacją może spowodować właśnie taki scenariusz, że stopy zwrotu z funduszy dłużnych pobiją inflację.
Kiedy to się może czyli wydarzyć? To powinno być pytanie, czy będzie szybki spadek stóp procentowych, tak? W ciągu 2 lat na przykład, tak? Tak. Aha. Chociaż to pytanie pewnie powinno poprzedzać inne pytanie, czy szybko spadnie nam inflacja. Wydaje mi się, że w tym roku szanse na to, żeby inflacja spadła bardzo silnie, są niewielkie. Natomiast horyzont 2-3 lat jak najbardziej jest realny. Paweł Mizerski, panie Pawle, jak pan widzi tę sytuację? Kolejni dyskutanci mają, znaczy dyskutanci, mówię dyskutanci awansem, bo na razie dyskusji jeszcze nie mamy, ale z czasem może się jakieś różnice zdań pojawią, mają coraz trudniej, bo już pewne tezy padły, ale musi się pan wybronić. To może ja spytam, może pan powiedzieć tak, nie. Czy pobiją, czy nie w ciągu 2-3 lat fundusze dłużne inflację? Pan Marek Kuczalski. Tak, dzień dobry państwu. No, generalnie zacznę może od tego, że wydaje mi się, że najbliższy czas to będzie bardzo dobry okres dla rynku dłużnego, dla rynku obligacji. Panie redaktorze, mieliśmy okazję rozmawiać o perspektywach funduszy dłużnych przy okazji Fund Forum i już wtedy sygnalizowaliśmy, że to jest ten dobry okres. Jesteśmy 4 miesiące później i te perspektywy są cały czas dobre. Natomiast czy pobijemy inflację? W perspektywie 2-3 lat wydaje mi się, że tak. Rzeczywiście jesteśmy w wyjątkowym momencie, w momencie, kiedy te stopy procentowe są na relatywnie wysokich poziomach. Raczej spodziewamy się spadku stóp procentowych właśnie w horyzoncie 2-3 lat. Pewnie w ciągu 1 roku będzie trudno, bo ta inflacja jest wysoka, jest wyjątkowo, jest uporczywa. Pewnie należy spodziewać się jej spadku, ale czy zobaczymy wartości jednocyfrowe w tym roku, trudno powiedzieć. Także w tym roku raczej nie liczyłbym na to, że tą inflację uda się pobić. Natomiast jeśli chodzi o taki horyzont 2-3-letni, to wydaje mi się, że jest to jak najbardziej realne. Radosław Cholewiński. Wziąwszy pod uwagę arytmetykę, to jest to jak najbardziej możliwe, że obligacje wygrają z inflacją w perspektywie 2-3 lat. Nie liczmy, że stanie się to w perspektywie 1 roku. Tu zgadzam się z moimi przedmówcami. Bieżąca inflacja jest bardzo wysoka. Nawet jeżeli inflacja za rok od dzisiaj będzie 10%, to jest to wciąż dużo. I choć nie jest to wykluczone, że obligacje dadzą w ciągu roku zarobić 10%, to jest to scenariusz, no powiedzmy, optymistyczny. Natomiast jeżeli już założymy trochę dłuższą perspektywę czasową, 2-3-letnią, kiedy inflacja stopniowo powinna zacząć spadać do celu Rady Polityki Pieniężnej, no to uzyskamy średnią, którą już obligacje są w stanie w tym horyzoncie 2-3-letnim wypracować. I z punktu widzenia arytmetyki, jaka jest bieżąca stopa rentowności obligacji w portfelu i jeżeli założymy, jaka jest wrażliwość na zmiany stóp procentowych obligacji w typowym funduszu obligacyjnym i te stopy procentowe w ciągu najbliższych 2-3 lat będą w jakiś sposób spadać, to jest to możliwe, że w ciągu 2-3 lat wygramy z inflacją. Czyli reasumując, potrzebujemy do tego i spadku inflacji, i spadku stóp procentowych, tak? Tak. Jednak, jakiegoś tak. spadku. Tak. Tak. To teraz, kto z panów jest przekonany, że w tym roku spadną stopy procentowe? W tym roku, w 2023. Ręka do góry. Jest ktoś taki przekonany wśród panów, że RPP obniży stopę procentową? Chociaż raz. Powiem tak, ujęcie makroekonomiczne, czy ujęcie takie... ogólno, powiedzmy, polityczne. A który zwycięża? A który może zwyciężyć? Ja uważam, że jesteśmy w stanie zobaczyć pojedynczą obniżkę o 25 punktów. Natomiast nie jestem w stanie tego uzasadnić makroekonomicznie. Nie sugerujemy, że bank centralny nie jest niezależny. Absolutnie nie, ale przedwyborczo. Bo są komentatorzy, którzy mówią, będzie obniżka przedwyborcza. Myślę, że jednak powinien mieć to gdzieś z tyłu głowy, że taka sytuacja może dojść. Natomiast wydaje mi się, że w długim terminie odchorujemy to w 2024. Jak podchodzić do ryzyka na rynku długu? Czy obligacje, czy fundusze dłużne, bo to mówimy, to jest bezpieczny sposób inwestowania? Mieliśmy niezłe lanie, prawda, na tym rynku i teraz to myślę, że dla wielu osób to trochę taki parzący kartofel się zrobił, tak? Bo przecież okazało się, że na tych funduszach można mieć 2-cyfrowe stopy zwrotu na minusie. No to jak do tego podchodzić teraz? Radosław Cholewiński. W długim okresie jest tak, że najlepszym prognostykiem stopy zwrotu z obligacji czy z funduszy obligacyjnych jest rentowność obligacji, które są w portfelu. I teraz w roku 2021 czy w roku 2020 rentowności obligacji szorowały po dnie. One były w okolicach 0 czy 1%. W związku z tym to oznacza, że w perspektywie 3-4-5-letniej, bo taki jest średni okres zapadalności papierów w typowym funduszu obligacyjnym, stopa zwrotu liczona od tego roku 20 czy 21, ona będzie właśnie gdzieś koło 0 czy 1%. No i niestety
rozkład tej stopy zwrotu w poszczególnych latach nie jest jednolity. To nie jest tak, że każdy rok przynosi zero, tylko rok 21 i 22 no, były bardzo trudne. Pewnie rok oceniamy, że tutaj, czy ja oceniam, że rok 23 będzie lepszy. Natomiast niestety, tak jakby no, te straty się wydarzyły. Natomiast przyczyną tego była bardzo niska rentowność obligacji, które nie dawały poduszki na ewentualny wzrost rentowności. W poprzednich cyklach czy w poprzednich latach była taka sytuacja, że kiedy banki centralne podnosiły stopy procentowe, to nie robiły to z poziomu zero. Kiedy w 2000, poprzedni cykl podwyżek stóp procentowych w Polsce, czyli tam lata 2011-2012, to stopy były podnoszone z poziomu 4%, jeżeli dobrze pamiętam. Tak więc rentowność obligacji wówczas też kształtowała się gdzieś w okolicach 4-5, więc nawet jeżeli stopa procentowa została podniesiona wtedy tylko chyba o 100 punktów czy 150, to nie oznaczało to, że obligacje dają ujemną stopę zwrotu, bo przypomnę była ta bieżąca rentowność. Przypomnę tylko dla ludzi niezwiązanych z branżą finansowo-inwestycyjną, podwyżki stóp procentowych generalnie w wielkim uproszczeniu szkodzą funduszom. Szkodzą obligacjom, powodują spadek cen obligacji. I szkodzą funduszom dłużnym, tak? Tak. I teraz tutaj prosta arytmetyka, jeżeli rentowność jest 4%, podniesiemy stopy o 100 i fundusz wykazuje wrażliwość na zmiany stóp procentowych 4, to 4% rentowności plus 4 razy 1 punkt, minus 4 razy 1 punkt procentowy daje 0, tak? Czyli wtedy stopa zwrotu z takiego funduszu jest zerowa. Tylko że my w roku 21 byliśmy w sytuacji, w której punkt startowy był 0, a podwyżki były prawie 7 punktów procentowych. Tak więc było to wyjątkowo niekorzystne otoczenie dla inwestorów lokujących swoje aktywa, fundusze dłużne i jeżeli rozpatrujemy to w takim no, w krótkiej perspektywie czasowej jednego roku, dwóch. Tak naprawdę rok 21-22 pokazał, jaki jest nasz apetyt na ryzyko jako większości inwestorów i wydaje się, że wniosek płynie z tego taki, że większość inwestorów jednak szuka rozwiązań bezpiecznych, które nie ponoszą nadmiernego ryzyka. I trzeba ten swój apetyt na ryzyko znać, żeby... Większość inwestorów szuka, ale też osoby, które stają się inwestorami, bo szukają miejsca dla swoich środków, swoich nadwyżek finansowych, staje się tymi bezpiecznymi inwestorami, dlatego że tak wypadają w ankietach. Przecież adekwatne w ankietach MiFID, bo trzeba, znaczy nie trzeba, nie ma takiego obowiązku de facto, ale jest presja, żeby tą ankietę wypełnić, a z drugiej strony instytucja nie może często oferować niczego innego niż to, co wynika z ankiety. Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, to co tam wychodzi? Fundusze dłużne tylko, tak? Nie może inwestować, znaczy nie może. Nie są zalecane inwestycje w akcje, a instytucje nie mogą nawet zaoferować takich instytucji i takich inwestycji akcyjnych. Ale rozumiem, że na to ryzyko trzeba patrzeć, jeżeli rentowność portfela, czyli tego, co jest w portfelu funduszu inwestującego w obligacje, tak była zero, to była bardzo ryzykowna sytuacja, tak? To był prognostyk słabej stopy zwrotu w przyszłości. A teraz jaka jest ta rentowność portfeli w funduszach dłużnych? Tak? W Polsce to jest średnio rzędu 6-7%. Panie Pawle? No tak jest poziom rentowności obligacji skarbowych, tak? Czy mówiąc czyli w mamy dużym uproszczeniu kuponów, poduszkę, tak? Czyli zaczynamy od 6%. Jeśli rentowności się nie zmienią, czyli jeśli nie zmienią się rynkowe oczekiwania na zmiany stóp, to inwestor powinien oczekiwać mniej więcej takiej stopy zwrotu rocznie, tak? 6%. Jeśli te oczekiwania się zmienią, no to w zależności od kierunku tej zmiany do tych 6% albo będziemy dokładać, to znaczy jeśli rynek będzie oczekiwał spadku stóp procentowych, albo będziemy od tych 6% odejmować, jeśli rynek z jakichś powodów uzna, że stopy procentowe mogą jeszcze wzrosnąć. Natomiast na dzień dobry zaczynamy od poziomu 6% i to jest bardzo istotne w kontekście no, tego, z czym mieliśmy do czynienia parę lat temu. Tak? Wtedy zaczynaliśmy z zera, więc jedyną szansą na dodatnie stopy zwrotu z funduszy dłużnych był dalszy spadek stóp procentowych, na przykład do poziomu poniżej zera ujemnego. Minus 1, 2, 3, 4, 5 nierealne, tak? Chociaż oczywiście już byliśmy w takim świecie, że wydawało się, że wszystko jest realne. Panie Marku, te 6% rentowności portfela to jest ta poduszka i to już jest komfort dla zarządzającego, że och, przynajmniej nie będą mi klienci tutaj dzwonić, że są na minusie. Nie pobiją w tym roku inflacji krótkoterminowo, ale zyski tak czy inaczej będą.
Tak, rzeczywiście ten 6-procentowy poziom rentowności, który obserwujemy w tej chwili, jest bardzo komfortowy. Od dawna nie mieliśmy tak wysokiego poziomu. Natomiast ja chciałem podkreślić, żeby patrzeć na inwestycje w fundusze dłużne tak jak na inwestycje w każdy inny rodzaj aktywa finansowego. I przede wszystkim tym punktem wyjścia powinien być horyzont inwestycyjny. Klienci, którzy chcą zainwestować na krótki okres i traktują fundusz dłużny jako swoisty substytut lokaty, powinni raczej koncentrować się na funduszach o krótkich terminach zapadalności. Nawet w ubiegłym roku, no, który był fatalny, to wszyscy mówimy, te fundusze najbezpieczniejsze jednak dały zrobić jakąś, co prawda niewielką, ale pozytywną stopę zwrotu. Osoby, które chcą w pełni wykorzystać potencjał rynku dłużnego, pewnie powinni inwestować w takie... Ale to jeszcze musielibyście wszyscy, jak branża, jak jeden mąż pisać w nazwach, gdzieś tam może nie w nazwie, bo na to nie ma miejsca, ani pewnie nie można tego zrobić, ale gdzieś tam w dokumentach, w kartach i tak dalej, krótkie terminy zapadalności, żeby... Zdecydowanie większość funduszy się do tego stosuje. Ale żeby to było jakoś tak napisane, tak wyraźnie, wie pan, bo osoby, które zajmują się czymś innym w życiu zupełnie, szukają miejsca dla swoich inwestycji, no, nawet jak czytają te karty fundusze, to one nie wyciągną tych informacji bardzo często. To ciężko znaleźć po prostu, tak? Przydałby się taki baner, sztandar gdzieś. To są krótkie terminy zapadalności. Jak stopy procentowe będą spadać, to tutaj jest mniejsze ryzyko, tak? No bo to tak, rozumiem, działa. Fundusze mają takie zapisy w statutach i twardo określają ten maksymalny poziom ryzyka stopy procentowej, mierzony często duration. Takie zapisy są. Natomiast mówię, tym punktem wyjścia powinien być horyzont inwestycyjny. Jeżeli ten horyzont jest dłuższy, 2-3-letni, no to teraz jest świetny moment, żeby ten horyzont wykorzystać i wejść w rynek obligacji. No bo mamy szansę zarobić te 6% rentowności, o którym mówimy, ale również wykorzystać wzrost cen obligacji, który wynika ze spadku rentowności, bo chyba wszyscy się zgodzimy, że jednak w tym dłuższym horyzoncie spodziewamy się raczej spadku rentowności niż ich wzrostu. To już wiemy, że fundusze dłużne zarobią w tym roku, zarobią coś, tak, zarobią, bazowy stan już to te około 6%. Oczywiście będą różnice pomiędzy funduszami, będą też zarządzający, którzy będą próbowali iść na skróty na przykład, albo podbić swój wynik i podejmą wyższe ryzyko. Ja nie mówię, że akurat u panów, ale rynek jest duży, tak, i też widzieliśmy takie eksperymenty w ciągu poprzednich kilkunastu miesięcy, ale generalnie ta poduszka jest, te 6%. A to teraz, bo tu się pojawiło pojęcie duration, jako że Forum Inwestycji Osobistych jest taką konferencją online'ową dla szerokiego widza, tak, to ja bym chciał, żeby teraz panowie wspólnymi siłami przeprowadzili nas, amatorów, poprzez duration. I co ono mówi, tak? To zapadalność portfela i jak nią się kierować w zależności od tego, co na przykład gdzieś tam wyczytamy, że prawdopodobnie koniec podwyżek stóp procentowych albo może jednak znowu podwyżki stóp procentowych. Panie Filipie. Tak, czyli... Czyli duration prawdę ci powie, tak? I co to jest i jak się tym kierować? Ja bym może podzielił tutaj, bo tutaj panowie mówili też, że jakby ta poduszka jest 6%. Tak, faktycznie, poduszka jest 6% w obligacjach stałokuponowych, ale jak sobie spojrzymy na przykład na segment obligacji zmiennokuponowych, skarbowych, to tam ta poduszka jest bliżej, uśredniając, 8% na dzień dzisiejszy. Na obligacjach korporacyjnych mamy tą poduszkę pewnie koło 10%. Czyli jakby w zależności od segmentu jesteśmy w stanie tak budować portfel, żeby wyciągnąć z tego wyraźnie wyższą rentowność niż to, co jest na obligacjach stałokuponowych. Jeśli chodzi o duration, to tak samo. Teraz, jeśli mamy inwestora, który uważa, wierzy w to, że będą obniżki stóp procentowych, to czym wyższe duration, tym lepiej. Albo na przykład był na molo i z kimś rozmawiał na tak, molo w Sopocie i wierzy. Z tym, że pamiętajmy, że wyższe duration to też wyższa zmienność jednostki uczestnictwa w krótkim okresie. Czyli też musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy akceptujemy wyższą zmienność. Dzisiaj obligacje zmiennokuponowe, tak na przykład jak my patrzymy, już w zeszłym roku było widać, że ten segment obligacji zmiennokuponowych, czy to korporacyjnych, czy skarbowych, bardziej korporacyjnych, radzi sobie przyzwoicie. No, dobrym przykładem tu jest chociażby spokojna inwestycja Superfund, która skończyła rok na poziomie 4,8% zysku, a obligacyjny na poziomie 7,7%. Czyli były już segmenty, gdzie można było działać. To wynikało też z tego, co powiedział tutaj Radek, że mamy stopy już 2 lata temu były 0, rok temu już były 3, teraz są 7, dużo łatwiej nam się pracuje. Jeśli chodzi o duration, wydaje mi się, że dla większości klientów, takich indywidualnych, przeciętnych inwestorów, którzy szukają raczej stabilności, dzisiaj jest czas na obligacje krótkoterminowe,
które dają zarobić około 8% w perspektywie kolejnych 12 miesięcy przy założeniu, że WIBOR pozostanie płasko, czyli nie będzie zmian stóp procentowych i rynek nie zacznie wyceniać spadków. Bo jeśli wchodzimy w obligacje o dłuższym duration, wówczas pod znakiem zapytania jest to, co się będzie działo z inflacją i czy będą faktycznie te obniżki. Zgadzają się panowie z tym, że krótkoterminowe to jest teraz taki lepszy moment na takie fundusze? Ja bym może uzupełnił jeszcze jedną rzecz. Jakby nawiązując do pierwszego pytania w ramach tej debaty, bo pierwsze pytanie, które padło, to czy fundusze dłużne, czy jest szansa na to, żeby fundusze dłużne pobiły inflację? To znaczy wydaje mi się, że w takiej sytuacji, w której mamy długoterminowo stopy procentowe, z którymi stopy na rynku pieniężnym są bardzo silnie powiązane, utrzymywane poniżej inflacji, to wtedy niezależnie od oczekiwań rynkowych w ramach tych funduszy krótkoterminowych mamy małą zmienność faktycznie, bardzo dużą korelację z bieżącym poziomem stóp procentowych, ale to jest ta cena niższego ryzyka, tak? Bo jak mówimy o duration, to mówimy o wrażliwości na zmiany stóp. Nie chciałbym, żeby to wybrzmiało tylko i wyłącznie w negatywnym świetle, bo ta wrażliwość... Duration, czyli jakie obligacje o jakim zapadalności tworzą portfel, tak? Duration można rozumieć jako wrażliwość zmiany naszego funduszu, czyli stopy zwrotu tak naprawdę na koniec, na zmiany stóp. Tak? Jeśli oczekiwania rynkowe zmienią się bardzo silnie w jedną albo w drugą stronę, to fundusz mający wysokie duration średnio w portfelu zareaguje albo bardzo mocno. Bo w niektórych dokumentach jest zapadalność portfela, tak? Tak mogę używać zamiennie, tak? Tak? Nie do końca, bo zapadalność czasami może być różnie rozumiana w kontekście obligacji zmiennokuponowych. Wolałbym już poruszać się w rozumiem. Poziomu duration. Problem jest taki, że fundusze dłużne to wbrew pozorom jest bardziej skomplikowana materia, mam wrażenie, od funduszy akcji. Tak? Dla takiego zwykłego oszczędzającego, początkującego inwestora. No bo akcje to tam słyszał o spółkach, giełda i tak wiadomo, EPS, zysk na akcje. Nie twierdzę, że jest ekspertem, ale a tutaj ludziom się wydaje, że to jest po prostu nudna kategoria. No przepraszam panowie, tak się ludziom wydaje. Tymczasem wewnątrz jest cała masa zmiennych, cała masa różnych klas, podgrup i tak dalej. Dlatego się czepiam tego, żeby się wytłumaczyli dobrze, jak się ma kierować tym duration. A w niektórych dokumentach, funduszach nie ma użytego określenia duration, tylko są tam jakieś inne. Więc czego ma szukać taki inwestor? Jakiej informacji? Powiedzmy, zakładając, że wie, że stopy na przykład pójdą w górę, bo że jest ryzyko, że pójdą w górę, to musi mieć coś, co jest odporne bardziej na ryzyko stopy procentowej, tak? Czyli bierze fundusz, który ma niższe duration. Dobrze powiedziałem? Dokładnie tak. Wtedy ta zmiana na portfelu, negatywna zmiana, powinna być niższa. Natomiast kończąc jeszcze moją myśl poprzednią, bo to jest bardzo ważne, ta sytuacja jest symetryczna. To znaczy, jeśli spodziewamy się spadku stóp procentowych, to przy wysokiej inflacji szansa, żeby ją pobić, będzie raczej tylko i wyłącznie w ramach tej klasy aktywów funduszy, które mają wysokie duration, czyli wysoką wrażliwość na zmiany stóp, bo wtedy spadek oczekiwań, czy albo inaczej, oczekiwania na spadek stóp bardzo duże, będą się mnożyć przez wysoką wartość. Wydaje mi się, że to jest istotne, tak, żeby gdzieś o tym pamiętać. To znaczy w zależności od apetytu na ryzyko. To znaczy nie chciałbym absolutnie, żeby traktować obligacje jako taką kategorię bezpieczną, w której nic się nie dzieje, tak? Bo są różne obligacje. My jeszcze w ogóle nie poruszyliśmy tematu ryzyka kredytowego, tak? Natomiast poruszając się tylko w ramach tego ryzyka rynkowego, to wydaje mi się, że w zależności od naszego apetytu na to ryzyko, to znaczy jak silnie wierzymy, że coś się wydarzy, albo jak bardzo boimy się, że coś się wydarzy i na przykład nie chcemy, żeby nasza zmienność była bardzo duża, no to wtedy albo wybieramy fundusze o niskiej wrażliwości, czyli o niskim duration, a jeśli mamy duży apetyt na ryzyko w ramach tej klasy aktywów, to wybieramy fundusz o wysokim duration. Radosław Cholewiński, ciągle się kręcimy wokół tego, co przeciętnemu, nieprofesjonalnemu inwestorowi może powiedzieć o funduszu właśnie duration portfela, albo jak inaczej nazwać to pojęcie, bo to rozumiem jest chyba jeden z najważniejszych wskaźników dla kogoś, kto chce choć trochę świadomie poruszać się w tym obszarze funduszy dłużnych. Duration to, tak jak powiedzieli już koledzy, wrażliwość z portfela inwestycyjnego na zmiany stóp procentowych.
i po polsku jakby no to pojęcie zostało, my się posługujemy tutaj w gronie osób zarządzających funduszami tym angielskim pojęciem duration, po polsku czasem się mówi duracja. W rozporządzeniach, które regulują sposób działania funduszy inwestycyjnych, jeżeli dobrze pamiętam, to ten termin jest przetłumaczony jako średni okres do wykupu. Ale to nie jest to samo, co okres zapadalności. Mhm. Tak więc może być tak, że okres zapadalności będzie 10 lat, a wrażliwość na zmiany stóp procentowych, czyli to duration, będzie pół roku. I tak jest w przypadku obligacji zmiennokuponowych. Przy czym mówimy tutaj tylko i wyłącznie o ryzyku stopy procentowej. Nie mówimy o ryzyku kredytowym czy o jakichś innych rodzajach ryzyk, które też mogą wpływać na cenę obligacji, a które nie są ujęte tym duration. I teraz jeżeli ktoś chciałby w jakiś sposób to duration sobie odnieść do innych miar stosowanych na innych rynkach finansowych, to jest taka beta. Jeżeli inwestujemy w akcje, to jesteśmy obeznani z pojęciem bety. Rynek, jeżeli fundusz ma betę 1, to znaczy, że zachowuje się mniej więcej tak jak rynek. I podobnie z duration, to jest taka beta. A im wyżej beta, ma, to tym bardziej tak, się waha. Tak, odrywa się od rynku. I to jest właśnie taka beta do zmian stopy procentowej. I tutaj koledzy bardzo dobre rozróżnienie dokonali właśnie na obligacji o zmiennej i stałej stopie procentowej, przepraszam, na fundusze obligacji o raczej krótkich i długich duration, czyli upraszczając właśnie fundusze, które lokują głównie w obligacji o stałej stopie procentowej, one wtedy mają długie duration i fundusze, które lokują w instrumenty krótkoterminowe albo w instrumenty o zmiennym kuponie i one wtedy mają krótkie duration. I tak jak Paweł powiedział, w krótkim okresie, jeżeli będziemy lokować fundusze krótkoterminowe, no mamy pewność to jest złe słowo, nie mamy nigdy pewności, ale mamy z dość dużym przybliżeniem jesteśmy w stanie określić osiągniętą przez nas stopę zwrotu. Niepewność dotycząca stopy zwrotu jest mniejsza. Zmienność, z którą przyjdzie nam się zmierzyć, jest mniejsza. Natomiast kiedy lokujemy fundusze o wysokim duration, o wysokiej becie do rynku obligacji, wtedy jesteśmy w stanie korzystać, odnosić dodatkowe zyski, jeżeli stopy procentowe będą spadać i odwrotnie, jeżeli stopy procentowe rosną, nie zarobimy tyle, co w funduszu krótkoterminowym, zarobimy mniej lub możemy odnieść stratę. Panie Marku, jeszcze pańskie wskazówki dla inwestora nieprofesjonalnego. Co powinien wiedzieć o funduszu dłużnym, który będzie inwestował, czy o funduszach dłużnych, który będzie inwestował? Ryzyko kredytowe na razie sobie jeszcze zostawiamy. Trzymamy się tego podstawowego elementu. Tak, no, wskaźnik duration jest rzeczywiście tym podstawowym wskaźnikiem, który charakteryzuje instrumenty dłużne i fundusze inwestujące w instrumenty dłużne. To jest ten taki podstawowy parametr ryzyka. Klient patrząc na ten wskaźnik duration widzi, jak bardzo ryzykowny jest fundusz. I tu też nawiązałbym do tego horyzontu inwestycyjnego. Czym krótszy horyzont inwestycyjny, tym oczywiście to duration powinno być niższe. Czym dłuższy horyzont, tym wyższe. Oczywiście jest wiele niuansów. To duration może być skonstruowany w różny sposób. Może być skonstruowany w oparciu chociażby właśnie o obligacje zmiennokuponowe, o których mówili przedmówcy, a może to być na przykład gotówka plus troszeczkę dłuższe obligacje, 2-3-letnie, które syntetycznie dają duration 1. To są już pewne niuanse, to jest pewna kuchnia. Myślę, że taki początkujący inwestor może nie być w stanie samemu oszacować tego parametru. Natomiast niewątpliwie duration to jest ten najważniejszy parametr, aczkolwiek jest cała masa innych czynników, które wpływają na to, jaką fundusz inwestycyjny przyjął strategię i na jakie ryzyka jest nastawiony. Oczywiście ryzyko kredytowe jest jednym z nich. No właśnie, za chwilę przejdziemy do tego ryzyka kredytowego. Panowie, kilka pytań od państwa. Dziękujemy bardzo za waszą aktywność. Na przykład Aleksander pisał o takich kwestiach dotyczących finansów osobistych, zarządzania budżetem. To panie Aleksandrze, bardzo przepraszam, to nie w tym panelu akurat. Spróbujemy gdzieś tam znaleźć miejsce dla tych rozważań. Jakie przewidywalne zdarzenia mogą spowodować wyprzedaż polskiego długu? To też za chwilę, bo to przy ryzyku kredytowym będzie bardzo pasowało. Pan Jan, może trzeba uściślić pytanie, czy fundusze dłużne pobiją inflację tegoroczną, albo czy fundusze dłużne krótkoterminowe pobiją stopę zwrotu z lokat w tym roku? Och, to który panu spontanicznie może coś odpowiedzieć? To ja mogę powiedzieć. Proszę bardzo. Ja mogę powiedzieć, że pierwsze pytanie nie pobiją. Czyli pierwsze pytanie, czyli... Czyli inflacja za 12 miesięcy, jeśli sobie założymy, że ona będzie w tym roku średnio 14%, to jeśli nie będzie
istotnego cyklu obniżek stóp procentowych w tym roku rynek tego nie wyceni, to będzie bardzo trudne. I to na funduszach o wysokiej duracji, no bo te o niskiej duracji nie pobiją. A jeśli chodzi o to drugie pytanie, to ono dotyczyło, czy pobiją lokaty. Czy pobiją, tak. No ja mogę powiedzieć, jakby z naszej perspektywy, my jakby komunikujemy na ten rok stopę zwrotu w tych funduszach krótkoterminowych na poziomie między 8,5 a 9,5%. No, a panowie tak? A panowie u siebie to ile prognozują z tych krótkoterminowych? Ile? Ja bym, Pawle? Ja bym powiedział tyle, ile wynikają aktualne stopy na rynku pieniężnym, bo o, już pan zaczyna obijać nam bawełnę, taka... Nie, wydaje mi się, że jakby odpowiadając na te oba pytania, to zaczynając od tego drugiego, to wydaje mi się, że będziemy się poruszać mniej więcej na podobnym poziomie. Tak? Czy to będzie jeden punkt procentowy więcej czy mniej, szczerze powiedziawszy, nie wiem, trudno powiedzieć też każdy. W stosunku do depozytów, tak? Tak, każdy inaczej jakby te depozyty gdzieś tam w tyle głowy sobie charakteryzuje. Niektórzy pamiętają jakiś baner z wielką promocją na 3 miesiące, a niektórzy patrzą na jakąś uśrednioną wartość podawaną przez Narodowy Bank Polski, więc dlatego mówię, że to jest mniej więcej ten sam poziom. Natomiast odpowiadając na to pierwsze pytanie, co do funduszu obligacji krótkoterminowych, to nie wierzę, żeby one były w stanie pobić średnioroczną inflację w tym roku, bo ona będzie dwucyfrowa, no, tak. Silnie dwucyfrowa. Co do funduszy obligacji długoterminowych, czyli tych o długim duration, no to tak jak już powiedziałem wcześniej, tu mamy większą wrażliwość. W ramach tych funduszy jest na to szansa, ale musiałby się wydarzyć dość optymistyczny scenariusz dla rynku długu. On nie jest wykluczony, natomiast jeśli gdzieś szukać... Czyli spadek stóp procentowych. Jeśli gdzieś szukać tej klasy aktywów dłużnych, która ma na to szansę, no to raczej to jest ta klasa, ale to nie jest bazowy scenariusz. Oczywiście jesteśmy ze świata inwestycyjnego, więc skoro było pytanie o depozyty, to ja od razu powiem, a co będzie, jak będzie oczekiwanie na obniżki stóp procentowych, to jak się zachowają depozyty, te 3-miesięczne promocyjne na przykład, tak, i ich rolowanie, odnawianie, no to wtedy rzeczywiście depozyty pójdą w dół, a wyniki funduszy dłużnych powinny pójść w górę. To pytanie zawężam poprzednie tylko do starcia fundusze dłużne lokaty. Panie Marku, czy fundusze dłużne pokonają lokaty w tym roku? Ja powiem tak, pewnie będziemy gdzieś blisko. Te poziomy, które są oferowane przez lokaty, one są dość wysokie, często są to lokaty promocyjne. Jeśli też pytanie, do jakich lokat się odnosimy, czy do tej średniej NBP publikowanej na ich stronach, czy do tych promocji. Niemniej jednak wydaje się, że dla funduszy krótkoterminowych jest szansa na pobicie oprocentowania lokat. To nie będzie jakieś spektakularne pobicie. Myślę, że będą to bardzo podobne, bardzo zbliżone poziomy. Ale mamy płynność, w każdej chwili możemy pieniądze wycofać. To jest niewątpliwie jeden z atutów. Ostentacyjnie i bezczelnie, tak. Muszę. Wskazuje na pozytywy inwestowania, a nie trzymania pieniędzy. Ja muszę to dodać, bo to tak naprawdę płynność płynnością, ale najważniejsze w tym jest, że jak ktoś inwestuje długoterminowo de facto, to zamiast lokować to na koncie i na lokacie i co kwartał czy co pół roku od 19% podatku od zysków kapitałowych odprowadzać, no to w funduszu tak długo jak inwestujemy, nie odprowadzamy tego podatku i wbrew pozorom w perspektywie 3, 5 czy 10 lat, to ma bardzo istotne znaczenie dla stopy zwrotu. Radosław Cholewiński, czyli fundusze dłużne, a depozyty w tym roku, w 2023? Zgadzam się z tym, co powiedzieli moi przedmówcy, to znaczy długoterminowe fundusze mają szansę, na krótkoterminowych funduszach nie liczmy na to, że wygramy z inflacją w rocznej perspektywie, to nie jest cel takiego funduszu. Z inflacją, a z depozytami osiągniemy podobny poziom jak depozyty. Fundusze dłużne, krótkoterminowe to jest alternatywa do depozytów i tutaj zgadzam się z tym, co powiedział Filip, z punktu widzenia podatkowych, jak również łatwości inwestycji, gdzie nie trzeba co 3 miesiące tego depozytu odnawiać. Warunki tego depozytu mogą się zmienić. Tutaj mamy instrument, który no pozwala może nie zapomnieć, ale no mieć pewien łatwość w obsłudze inwestycji. I inwestor, który jest przezorny, który jest zdywersyfikowany, ma zarówno i depozyty, i fundusze krótkoterminowe. Pan Jakub pytał, skoro obligacje krótkoterminowe mają stopę zwrotu na poziomie 6%, no tutaj nawet były takie estymacje wyższe trochę, ale lokata bankowa na poziomie 6,5%, to gdzie jest ta wisienka? Ryzyko lokaty jest mniejsze, pisze pan Jakub. No, rozumiem, że gdybyśmy założyli nagle scenariusz katastroficzny, jakiś skok inflacji z jakiegoś powodu i wzrost stóp procentowych, to te wszystkie nasze szacunki dotychczasowe nam się rozjechały, prawda?
gdyby przyszedł wzrost stóp procentowych, gdyby był jakiś nawrót inflacji? Ja bym powiedział, jeśli mówimy o tych funduszach obligacji krótkoterminowych, to większym zagrożeniem jest wzrost ryzyka kredytowego i wyceny tego ryzyka, na przykład dla kraju, tak, jako całości, niż wzrost stóp procentowych, bo ta wrażliwość na zmiany stóp procentowych tych funduszy obligacji krótkoterminowych, ona jest naprawdę niewielka, tak, zwłaszcza patrząc na poziom, z którego startujemy. Natomiast w kontekście tych różnic pomiędzy depozytami a funduszami obligacji krótkoterminowych, takie nazwijmy, to wydaje mi się, że jest kilka takich czynników. To znaczy ten wątek podatkowy, który tutaj już został podniesiony, wątek płynnościowy, który jest też nie do przecenienia, tak, bo zakładam jednak, że, to, że mam zawsze chcąc zerwać lokatę, nie dostaniemy całości oprocentowania. I trzeci wątek taki, on ma wymiar praktyczny. Wydaje mi się, że zwykle patrząc na to porównanie, porównujemy to do jakichś promocyjnych lokat, które są na krótszy termin, raczej bez możliwości odnowienia, i oczywiście zawsze jest możliwość przeniesienia środków z jednego banku do drugiego, ale wydaje mi się też z własnego doświadczenia, że zawsze gubimy przynajmniej parę dni albo w ogóle na koniec gdzieś zapominamy o tej lokacie. Tak? I tak patrząc ex ante, to wygląda oczywiście super, ale ex post proponuję zrobić rachunek sumienia sobie kiedyś i policzyć, czy na pewno na poziom w skali roku czy w skali dwóch lat, to ta stopa zwrotu z tych wysoko oprocentowanych depozytów na koniec była uzyskana dokładnie taka, jaką myśleliśmy. Zwłaszcza gdy ktoś ma duże środki i musi porozkładać po różnych bankach, żeby wszędzie gwarancja bankowego funduszu gwarancyjnego, która jest wysoka jednak, jak na polskie warunki, 100 tysięcy euro, to jednak jest sporo pieniędzy. Przed podniesieniem, w czasach kryzysu finansowego, przecież było 40 tysięcy złotych kiedyś, tak? To jednak porozkładać na tę ilość tam lokat, a potem pamiętać, żeby to rolować, przenosić do banków. Trochę jest, tak, proszę Państwa, gdy ktoś ma wątpliwości, to ja bezczelnie tutaj lansuję inwestowanie w przeciwieństwie do depozytów, chociaż powinniśmy powiedzieć, że tu nie ma żadnych rekomendacji, bo nie mówimy zainwestuj w ten fundusz, w tamten fundusz albo w inny. Nie, tylko pokazujemy różnicę. Aczkolwiek rzeczywiście na depozycie jest ta cecha, że jest powiedziane, ile będzie. Koniec, kropka. W funduszu zawsze jest ryzyko i są zmiany. No dobrze, jeszcze spojrzę na pytania, bo tutaj jeszcze coś było do tego wątku, zanim przejdziemy do ryzyka, do innego ryzyka czy innego aspektu przy funduszach dłużnych. I na przykład obligacje, pobicie inflacji. Panowie są pozytywni, pisze Piotr, nastawieni do tematu wygrania z inflacją. Pytanie, o ile mogą pobić inflację? Wracamy do pierwszego pytania, teraz z uściśleniem, o ile mogą pobić inflację? Rozumiem, że w horyzoncie dwóch lat jest szansa, że pobiją. Pan Radosław Kolegniński, skarbiec. Myślę, że w horyzoncie dwóch, trzech lat mogą osiągnąć stopę zwrotu porównywalną z inflacją, tak? Więc jakby tutaj też nie powiedziałbym, że jesteśmy, znaczy będę mówił za siebie, to nie jest tak, że jesteśmy tutaj jakoś bardzo optymistyczni, powiedziałbym, że raczej realistyczni. I moim zdaniem arytmetyka, która w przypadku obligacji, jak już stwierdziliśmy, czy nawet matematyka finansowa w przypadku obligacji jest dużo trudniejsza niż w przypadku innych rynków finansowych, nam sprzyja. Ale no to nie oznacza, że chciałbym tutaj przedstawiać tezę, że rynek obligacji wygra z inflacją o kilka punktów procentowych. To raczej chciałbym powiedzieć, że jest szansa, że osiągnie stopę zwrotu porównywalną z inflacją. Pan Marek Kuczalski. Tak, rzeczywiście prognozowanie w takim dłuższym okresie jest dość trudne i ciężko. Każdy z nas ma założony jakiś scenariusz na te najbliższe lata. Mi wydaje się, że jest szansa, żebyśmy pobili inflację. Też nie sądzę, żeby to było jakieś spektakularne pobicie. Myślę, że 1-2% powyżej inflacji to jest to, czego należy się spodziewać. Już samym sukcesem w środowisku realnych ujemnych stóp procentowych jest w ogóle osiągnięcie stóp zwrotu porównywalnych z inflacją. To jest jak najbardziej realne. Jest realne niewielkie pobicie, ale też nie spodziewałbym się jakiegoś dużego ruchu. Mm-hmm. No to wszystko zależy od tego, co stanie się na rynku stopy procentowej, jak głęboko zostaną obniżone stopy procentowe. To... Czy tutaj rewelacji nie będzie? Pobicie inflacji tak, ale panie Pawle, panie Filipie, zgadzacie się, czy macie inne zdanie na ten temat, o ile inflację da się pobić? Ja bym dodał jeszcze dwa czynniki, które będą determinować bardzo silnie odpowiedź na to pytanie, na które ja odpowiedzi dzisiaj nie znam, mówiąc zupełnie szczerze.
Pierwszy punkt to jest skala determinacji Rady Polityki Pieniężnej do sprowadzenia inflacji do celu RPP. Ten cel jest określony na poziomie 2,5%. Stopy aktualnie i rentowności są dużo wyższe, tak więc jeśli ta determinacja będzie silna, okoliczności będą sprzyjające, to no, znowu, to ta matematyka pozwala nam wierzyć, że... Kiedy to było? To było jak, jak się wtedy żyło? To było, wbrew pozorom, to nie było tak dawno temu. Wydaje nam się, że jesteśmy zupełnie... Ale jesteśmy tak, ale dzisiaj żyjemy w jak był leciutki spadek inflacji, świecie. To już widziałem, że niektórzy komentatorzy ekonomiczni, że dezinflacja, tak? Hello, tak? Tak, żartowaliśmy sobie tutaj na początku jeszcze, zanim się pojawiliśmy na wizji, że ten nowy świat i ta nowa rzeczywistość, ona sprawia, że na wszystko patrzymy relatywnie. Tak? Dzisiaj się cieszymy, że inflacja nie jest już tak wysoka albo że jest niższa niż oczekiwania, chociaż dalej jest dwucyfrowa. Ale to jest jakby ten pierwszy wątek. Ten drugi, zależny od tego pierwszego, ale też jakby no nie do końca. Tak? To znaczy... szansa na pobicie, na znaczne pobicie stopami zwrotu funduszy dłużnych przez fundusze dłużne inflacji zależy również od tego, jak szybka będzie ścieżka schodzenia inflacji do celu. A tutaj poza samą polityką monetarną, no też bardzo istotne są czynniki takie egzogeniczne, tak? Chociażby ceny energii. Tak? Jeśli, jeśli zestaw czynników będzie sprzyjający, to jest szansa na bardzo dobry układ. Tak? Natomiast jeszcze raz powtarzam, moim zdaniem to też nie powinien być scenariusz bazowy. Tak? Tutaj pan Karol pisze, za fundusze dłużne dochodzi opłata za wejście. No to proszę sprawdzić miejsce, gdzie takiej opłaty nie ma. Bo to nie jest tak, że trzeba płacić upfrontowo cokolwiek, tak? Znaczy pewnie gdzieś tam u jakichś dystrybutorów coś takiego jest, ale na przykład, gdy nabywa się przez internet, to absolutnie z reguły tego nie ma. Plus opłata za zarządzanie. My mówimy o wynikach po opłacie za zarządzanie, bo oczywiście ona jest w funduszach dłużnych także, ale my, gdy pytamy o to, czy fundusze dłużne pobiją inflację, mówimy o ostatecznym wyniku po opłatach za zarządzanie. Jak oni to zrobią, to już ich sprawa, ale jakoś tak mają zrobić, żeby w tym horyzoncie 2 lat tą inflację tam jakoś przynajmniej się zrównać z nią, tak? Bo tutaj słyszymy, że nie ma takich jasnych deklaracji prostych, mocnych, że tak, to będzie, nie wiem, 5 punktów więcej, 5 punktów, czy tam 6 punktów, nie. Tutaj nikt nic takiego nie powiedział. I jeszcze patrzę na pytania od państwa. Fundusze dłużne długoterminowe. Jaka prognoza zysku na ten rok? Tutaj muszę tak spontanicznie, czy któryś z panów, nawet nie o swoje towarzystwo, średnia dla grupy. Fundusze dłużne długoterminowe, prognoza na ten rok? Ktoś śmiało powie? Pan Filip był taki śmiały w rzucaniu liczbami konkretnymi. Gdybym, powiedzmy, 5,5. 5,75. Tak. Ale to tak, ma pan łatwość rzucania, czy jest jakiś rzucania, nie, spójrzmy na to w ten sposób, tak? Zaczęliśmy z 7% ten rok, tak? Zeszliśmy z rentownościami do 6%. Mamy trochę przestrzeni i teraz pytanie jest o to, czy idziemy w scenariusz, że będzie faktycznie jakaś obniżki w tym roku, czy też zostajemy płasko, że stopy zostają stabilnie, tak? Wydaje się, że scenariusz podwyżek stóp procentowych w tym roku nie jest tutaj dla mnie przynajmniej scenariuszem bazowym. Więc biorąc pod uwagę koszty i zakładając stabilność stóp, to wydaje się, że tak 5,5-6%, być może 6,5% jest osiągalne. Czy hipotetyczna obniżka stóp procentowych przez RPP mogłaby wywołać wzrost rentowności? Czyli spadek chyba, obniżka. Czy obniżka, hipotetyczna obniżka stóp, pyta pan Tomasz, przez RPP mogłaby wywołać wzrost rentowności? Hipotetycznie taka sytuacja jest możliwa. No, na przykład, gdyby rynek uznał, że Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe z powodów innych niż no, powiedzmy takie podstawy prowadzenia polityki monetarnej, w związku z czym ta obniżka długoterminowo doprowadzi do wyższej inflacji. Wtedy faktycznie rynek może uznać, że w długim horyzoncie rentowności będą dużo wyższe, bo to, o czym my mówimy, czasami poruszamy się, mówimy w uproszczeniu, że spadek stóp procentowych powoduje spadek rentowności. Nie, spadek rentowności powoduje
spadek oczekiwań, tak, albo wzrost oczekiwań na spadek stóp procentowych. To nie jest to samo, tak? To znaczy sama obniżka, a oczekiwania na obniżkę to jest jakby zupełnie co innego. Tak zwracam uwagę na to, z czym mamy do czynienia dzisiaj. Dzisiaj mamy stopy procentowe w Polsce na poziomie 6,75. Dopiero co skończyły się podwyżki stóp procentowych. Natomiast rentowności są na poziomie 6 albo trochę poniżej 6. Tak? To nie jest to samo, co aktualny poziom stóp procentowych. To znaczy rynek już w międzyczasie, w przeciągu ostatnich 3 miesięcy, zaczął istotnie wyceniać spadek stóp procentowych w przyszłości, no, z poziomów pewnie 3 miesiące temu mówiliśmy o rentownościach na poziomie 8%, tak? Więc jeszcze 3 miesiące temu rynek, inwestorzy na rynku wyceniali stopy procentowe na poziomie 8, tak? Dzisiaj wyceniają je na poziomie 6 w jakimś dającym się przewidzieć horyzoncie. Więc to te oczekiwania kreują nam wyniki z funduszy dłużnych, w związku z tym hipotetycznie tak, można również konstrukcja konstrukcja została zbudowana. Ryzyko kredytowe, proszę państwa, obligacje skarbowe. Czy jesteśmy absolutnie bezpieczni jako kraj? Zacznijmy od obligacji skarbowych. Czy tutaj widzicie jakieś ryzyka? No, czy zaostrzenie wojny w Ukrainie może być jakimś ryzykiem i spowodować wyprzedaż polskich obligacji, czyli wzrost ich rentowności, spadek ich ceny? Pan Cholewiński. Niestety może. Natomiast to nie oznacza, że spodziewamy się jakiejś katastrofy. Tak jakby no, mówimy tutaj o jakimś scenariuszu, który dla Polski niesie negatywne konsekwencje. I zazwyczaj wtedy, kiedy materializują się negatywne scenariusze, inwestorzy wymagają większej premii za ryzyko. I tak to nie oznacza, że dany kraj upadnie, czy będzie nie obsługiwał swojego zadłużenia, tylko że inwestorzy z inwestowaniem w danym kraju oczekują większej premii za ryzyko. I to jest przyczyna, dla której no, mogłoby dojść do spadku cen obligacji. Nie mówimy o tym jako o centralnym scenariuszu, ale no, jest to coś, czego nie można wykluczyć. Nie można powiedzieć z pełnym spokojem, że jest to na pewno coś, co nam nie zagraża. Któryś z panów chce coś dodać do tego ryzyka wojennego, politycznego, geopolitycznego? Wydaje mi się, że jakby dużo się już wydarzyło w tym ryzyku kredytowym, bo sam wybuch wojny był szokiem, więc dzisiaj tak naprawdę byśmy musieli zobaczyć istotną eskalację, żeby to znów zaważyło na rękę. Przy tym, jak to bardzo wszystko jest tragiczne, no to fakt jest taki, że dla rynków inwestycyjnych ta wojna już wybuchła. Ona drugi raz nie wybuchnie. Oczywiście pytanie, co będzie dalej, a wojny są nieprzewidywalne. To w takim razie ryzyko kredytowe, ale schodzimy do innej kategorii, do funduszy długu korporacyjnego, do funduszy inwestujących w obligacje firm. Jak tutaj panowie postrzegają sytuację? No bo jest dyskusja, czy będzie recesja, czy nie będzie recesji. Czy to jest w Polsce, tak? Warunki pewnie do prowadzenia biznesu będą trudniejsze. Pan Paweł Mizerski. Jedno z drugim wbrew pozorom jest trochę powiązane. Jeszcze na to wszystko nakłada się polityka monetarna największych banków centralnych, bo my tak spektakularnie zawsze to ryzyko kredytowe to wiążemy z taką sytuacją, w której upada nam jakiś emitent albo grupa emitentów i fundusze dłużne z dnia na dzień, te dłużne korporacyjne pokazują bardzo słabe stopy zwrotu. Ale to tak naprawdę te obligacje przedsiębiorstw, które w tych funduszach się znajdują, one są codziennie wyceniane i one codziennie to ryzyko niewypłacalności też się aktualizuje i czasami słabe stopy zwrotu z funduszy dłużnych korporacyjnych wcale nie są związane z tym, że jakiś emitent upadł, ale na przykład są związane z tym, że dzisiaj w takich warunkach, jakie mamy, w sytuacji wyższych stóp procentowych i niskich perspektyw wzrostu, inwestorzy, żeby zainwestować w tego rodzaju instrumenty, żądają po prostu wyższych marż. Jak żądają wyższych marż, no to cena tych instrumentów, które już zostały wyemitowane po niższych marżach, ona spada. Tak? I z tego też bierze się niższa stopa zwrotu. Lądując powoli, wydaje mi się, że to moment w cyklu jest trudny dla tego rodzaju funduszy. To znaczy, jeśli faktycznie spodziewamy się jeszcze spowolnienia gospodarczego i utrzymania się wysokich stóp procentowych, to są wymagające warunki dla przedsiębiorstw. I też pewnie inwestorzy świadomi tego faktu będą oczekiwać co najmniej wyższych marż, jeśli zostaną
zachęceni do kupna tego rodzaju instrumentów. W związku z tym wydaje mi się, że jeszcze chwila, patrząc na moment w cyklu, na to, żeby to był najlepszy moment na tego rodzaju. Marek Kuczalski, fundusze korporacyjne i ryzyko kredytowe. W ogóle w tym roku jesteśmy w dość komfortowej sytuacji, bo tak naprawdę każda klasa obligacji powinna dać zarobić. I tutaj również fundusze korporacyjne powinny przynieść jak najbardziej wysokie stopy zwrotu. Te fundusze korporacyjne lecą, można powiedzieć, na dwóch silnikach. Pierwszy silnik to wysokie rentowności obligacji krótkoterminowych, wysokie wibory, które są powyżej 7%, a drugie marże kredytowe już wzrosły, one znacząco wzrosły, troszeczkę dyskontując taki scenariusz dużego spowolnienia w polskiej gospodarce. Jak na razie to spowolnienie widzimy, ale nie widzimy recesji, nie widzimy kryzysu. Realizuje się raczej taki scenariusz miękkiego lądowania, co sprzyja tym funduszom. Stąd wydaje się też, że te fundusze obligacji korporacyjnych są dobrym pomysłem i te stopy zwrotu mogą być dość wysokie w tym roku. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, pamiętajcie, inwestowanie wiąże się z ryzykiem zawsze. I o tym należy pamiętać także myśląc o inwestowaniu w fundusze dłużne, ale myślę, że ten krajobraz jest dla Państwa teraz bardzo czytelny, co się może dziać, jakie są uwarunkowania. Dziękuję za tę rozmowę. Filip Nowicki, Superfund TFI, Paweł Mizerski, Unika TFI, Marek Kuczalski, TFI Allianz, Radosław Cholewiński, Skarbiec TFI. A w trakcie forum inwestycji osobistych już za chwilę patrzymy na budżet domowy dla początkujących. Budżet domowy dla początkujących, czyli takie bardzo praktyczne pomysły na to, jak okiełznać swoje finanse, no bo żeby inwestować, no to trzeba okiełznać i wygospodarować nadwyżki. Dziękuję bardzo i zapraszam na ciąg dalszy 5. Forum Inwestycji Osobistych.